Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tomb Raider 2 The Dagger of Xian. Dzisiaj zajmujemy się poziomem Opera House i załatwiłem sobie takie małe wsparcie Torkusti. Przedstaw się ładnie. No bo ten poziom jest tak masakrycznie długi i ciężki, no że ja go nie pamiętam. Ja jedynie pamiętam końcówkę i początek i o połowy, to środka to już kompletnie nic nie pamiętam, więc... Okej, okay. Jeszcze tu jest masa przeciwników, nie chcę ci nic mówić. No wiem. Zaraz, czekaj, bo... Dobra, będę na razie korzystać z tych zwykłych pistoletów. Okej. Okay. Czekaj, żeby mnie to półdwo nie zdzieliło. Zaraz w dół trzeba, tak? Wiesz co, początku nie pamiętam. Aha. Wiem, że musisz jakąś dźwignię chyba pociągnąć. Tak, tam jest ta jest dźwignia, przy tych drabinach. To wiem. No. Czekaj, ona. Tak dobra, nie wydaje. Zaraz. A zbierasz na serii wszystkie sekrety? Teoretycznie do tego poziomu wszystko mi się udało zebrać, ale w tym poziomie to ja nie pamiętam. Więc no ja pamiętam, to akurat z tym ci mogę pomóc. Okej, zaraz, to trzeba najpierw skoczyć na tam czy tam do wody? No spróbuj najpierw tam przed siebie na górę, tylko wiesz co, ten gościu może ci tam strzelać z domu, więc... Trudno, mam apteczki. Aha. Nie wiem, czy się da w sumie. Dobra, płyń tu. Dobra, olej tam tego ale masz dużo apteczek chyba. No w sumie nawet nie wiem. 3, 5, dobra, chyba starczy. No, w sumie nie tak najgorzej, w sumie. No dobra, lecimy. O, słychać dźwięk z gry. Jestem pod wrażeniem. Bo miałem problem z tym, kiedy włączyłem nagrywanie, to w ogóle nie było dźwięku. Tak? No a teraz po formacie jakoś się naprawiło. czekaj, to na górze? Czekaj, zaraz tutaj chyba jestem przycisk. Chyba jeszcze, tak. Aha, tak, dobra, to przejdę tędy, będzie szybciej. No i teraz będziesz musiał się wrócić na samą górę. A spróbuj z tego balkonu teraz tego typa załatwić. No co właśnie, on chyba ma nawet jakieś supplies i chciałbym. Aha, no, to się tam... Co ja otwieram? O, no ściśnij go teraz. Strzelę, chyba trafię. Jeszcze trochę, no trafiam, tylko że to trochę chyba potrwa. A ty widzisz wszystko na bieżąco? Nawet spoko. Aha, nie przycina mega mocno. Dobra, to lecę tam, bo może ma coś tam. Jeżeli nie, to się obraża, to będzie... Nie, chyba ma, tak mi się wydaje, że coś miał. Okej. Okay. Tak, ma amunicję. Do automatów. Aha. Ja nigdy nie rozróżniam tego wszystkiego, tylko wiem, co to shotguna. Okej. Okay. Nie, moja ulubiona broń to automaty. Aha. Zaraz, to chyba trzeba wyżej teraz, tam gdzie byliśmy, tam gdzie to pudło, nie? Tak, znowu tam na tą drabinę. No kurde. To jest trochę takiego właśnie wracania się, niestety. No, pora. To ale nie lubię tego poziomu, przyznam szczerze. To jest chyba mój znienawidzony poziom w Tomb Raider 2. Aha. Nie no, ogólnie mi się ten poziom podoba wizualnie. Tylko. No wizualnie jest fajny. Bo fajne takie klimaty, taki opuszczona opera, to fajne to jest, ale... Ale masa przeciwników i po prostu tyle tu jest korytarzy przejść, masakra. Że jak ja pierwszy raz grałem w ten poziom, to tutaj można było się pogubić łatwo w tym. No ja jak to pierwszy raz przechodziłem, to co 5 minut chodziłem na solucję, ale dobra. Okay. Dobra, damy radę. Tylko zapisuj co chwila. A tak właśnie, zapomniałem. No. Dobra. No i teraz przed ciebie. O matko. No, to dobrze, że zapisałeś. No. Nie, to by się wycięło, czy coś. Dobra. Teraz doskocz mi tutaj. Okej. Okay. No i teraz na to... Rączkami trzeba się chyba złapać. Tak, tylko bardziej po prawej celuj, nie doskoczysz. Aha, no. Musisz z samej krawędzi. No, matko. No, mówiłem, zapisałem. Ale to też nie będę tak co chwilę zapisywać, to też jest takie męczące jest do oglądania. Ja na przykład nie lubię, jak oglądam, kurde, Tomb Raidery, a tu ktoś w kółko zapisuje. O, chyba teraz się uda. Dobra, zaraz, tylko żeby mnie to półdło nie ścieliło. Dobra. Lepiej save'ika sobie walnę. No i teraz tutaj, na ten dach, nie? I tam gdzieś na dół? Czy tam najpierw? Okej, okay, wracamy po małym cięciu, małe problemy techniczne. Oczywiście, moje internety. Mam nadzieję, że opanowane to. Zaraz, tak. Ale to mam w tą dziurę skoczyć? Czy... Tak, teraz w dziurę. Potem ale... tam na prawo. Bo tam masz zamknięte drzwi. Ale stąd? Na prawo. Myślę, że dasz radę. Aczkolwiek chyba bardziej... Nie, no to chyba stąd lepiej, no. No, proponowałbym bardziej stąd. Czekaj, ale myślę, tylko że ja to slamie pewnie zająć życie. Biegnij, Jezus! Aha. Uważaj, no myślisz krawędzi bardziej. I tam będzie na ciebie przeciwnik czekał, więc wyciągnij pistolety w powietrzu. Czekaj, cicho. Bo chyba za cicho są dźwięki. To już było wcześniej, wszystko okej.
Kurde, tylko trochę za cicho. Wcześniej było okej, nie wiem, czy coś ciszyło jakoś. Dobra, jest git. Okej. Nie zabijaj się. Facet no spał, mówiłem. Shit. Nie, nie wsadzaj. Boże święte. Jezu. No żebyś no, widział, co on mi robił w trzecim poziomie. Wiem, widziałem. Aha, w trzecim, dobra. Dobra, masz klucz i teraz musisz znowu naokoło. A tutaj coś jest? Nie wydaje mi. Chociaż nie, może tam coś być. Czekam, muszę to sprawdzić. Ta flary? Nie wiem. Czekaj, muszę sprawdzić. Flary dla ubogich. Nie, okay, nie. Okej, nie ma. Tak myślałem. No, ale skacz tam, Badzito. Nie pamiętam. Tylko sekrety pamiętam. Czekaj, sejwika se walnę, bo gdzieś z ramy. No, sejwiki to sobie walczą. No. Okej. Okay. A kurde, gość, kolejny no. Gościu spałam. Jakie parcie mają, nie wam. Może ja wezmę zaraz jakieś inne, bo w sumie chyba stracimy później wszystkie bronie. Tak. A, apteczki też? Nie, apteczki myślę, że zostają. Tylko okay. Bronie. A co ja tu robię? Aha! Tu, no musisz z powrotem na górę. A bo ja mam klucz, no tak, zapomniałem. Tak. Dobra. No mówiłem, tu będzie dużo takiego wracania się. A to dopiero początek. Weź mi nawet, nie mów. No, aha! To źle, nie możesz tak. Ja widziałem na jakiejś swoje, że ktoś tam gdzieś robi, myślałem, że mogę. Czy znaczy, teraz wyjdzie tak? O Boże, jeszcze raz ten. Nie wymachuj tak tą pałą. Jakie mu skły, kurde, że Lara na niego nie poleciała? Okej. Okay. to wolę powoli, bo zaraz się zrypiam. No i tam musisz na prawo się przesunąć bardziej. Albo skoczyć do tyłu z niższego poziomu, w sensie do góry trochę. Nie, dobra, to już wolę jako zrobię to normalnie, bo znowu zramię, okay. Więc wolę dobra. Tak z boku przejść. I zapisz tu. Tak, to na pewno zrobię. Już się nie mogę doczekać remake'u Tomb Raider 2. No, bez ja tak czekam na to. Chociaż teoretycznie demusz jest. Tylko, że no jest, jeszcze tylko... nie jest udostępniony. No, tylko to jest pierwszy poziom niestety cały czas, więc... I twórca powiedział, że pod koniec tego roku chce udostępnić całą wersję gry, ale no nie wydaje mi się, żeby... No, jak on mówił, że będzie demo na święto. No właśnie, no tym bardziej, że on chyba sam nad tym pracuje, nie ma tam nie, nikogo. On ma jakieś ludzi, mówił. Tak? Tam. Mhm, ma chyba trójkę albo czwórkę ludzi, którzy tam z nim to robią. Pracują no nad tym projektem, więc chyba pójdzie sprawnie zaraz. To teraz tutaj, tak? Tak. Okay. I tu na rękach musisz chyba się opuścić. Zapisz. Aha, na rękach. Ja myślałem, że muszę przeskoczyć jakoś ten daszek. Nie, bo tam są chyba szkła, wiesz, i się nadziejesz. No, aha. O, musisz tutaj, tak, i teraz opuścić się i złapać znowu. O, widzisz, tam szkła były, byś się nadział. Aha, no widzę, zaraz chyba mogę rozwalić. Uwielbiam rozbijać szyby w Tomb Raider 2. Nie wiem, czy to już wspominam, ale uwielbiam. Okej. Okay. Czekaj, tutaj musisz którąś też z szyb rozwalić. A nie, tam drabina była, czekaj. No właśnie, ale tutaj niczego nie było? Właśnie nie wiem, weź tak się złapać. Aha, to jest woda tylko. Aha. No to nie. Uważaj na kolce. Spokojnie. Znaczy szkła, Boże. Kolce. Oj tam cię znaczy pewnie ja też bym tak powiedział z przestrzejenia, więc... Dobra. Dobra, i tam na górze już do opery chyba dotrzemy. No matko. Czekaj, zastanawiam się, gdzie pierwszy sekret będzie. Boże, ciemno, to jak nie powiem gdzie. No, musisz zapalić flarę. Czekaj, tu wiemy chyba, gdzie jakaś piramida, nie? Piramida? Znaczy, no takie coś podobne. No, się ten dach taki, wiem, no. Czy łzy, czy automat? Kuła taka, nie wiem jak to nazwać. No co tam chcesz? Dobra, automaty. Nie no, mi się to kojarzyło z piramidą, więc... To jeszcze nie teraz, chyba jeszcze będziesz musiał skakać po dachach chwilę. O matko. Będą takie dachy zapalają. A, pamiętam, i to chyba gdzieś się zapadać, no, pamiętam, no. Dobra. Co tam było napisane? Zobaczymy, czy znasz? Ja to przeczytam trochę inaczej, ale na nagraniu nie wypada o tym mówić. Okej. Okay. dobra. Tam coś było? Ponoć słyszałem, że można jakoś cheatować ten, można wylecieć poza mapkę. Tak? No, ponoć jak snuć gdzieś skoczy jakoś na bok chyba. Gdzieś tam ja można znam cheatować. Cheat, jak dostać się do sekretu. No okej. Okay. Tak jak się nie powinno dostać. Mogę ci to pokazać. Okej. Okay. Jak pójdziesz szybciej. To jest jako ciekawostka.
Znaczy nie, to i tak trzeba poprawną drogą zrobić, bo... O, powiem ci, jak tam dojdziesz. No dobra. No i teraz skacz. O matko. Jak nic, to zlamię, mówię wam. Nie, wszystko. Nie zlamię, to nie jest trudne. No. No jak ja lamię na niektóre najprostsze rzeczy, tam coś jest. No wejdź tam na górę. Ja nie pamiętam tutaj wszystkich znajdziek, więc wiesz. A nie, bo ja na górę muszę się dostać, więc... Aha, no tak, to jest przejście. Aha. Tak, właśnie. Obij się głową jeszcze więcej. No dochodź tu. No i tu wyciągnij. Dobra. O, no i widzisz, to taka... Ała. No jest tak. Jezu, od tyłu. No, tu będzie gangbang. Ała, co? Ty patrz na życie, gdzie ty zapis walnąłeś? Tak, połóż się jeszcze na mnie. Nie wiem, gdzieś na pewno. Maria. O, jeszcze raz daszki. No. To teraz znamisz. Wcale nie. Nie wykrakaj. Okej, okay. Aha, na górę. Ledwo, ledwo. Cicho tam. Dobrze idzie, sprawnie idzie, raz tylko sfejlowałem. No patrz na życie, ale to tak szybko ci zżarli? Ja właśnie nie wiem, się zdziwiłem, czemu mam tak mało. Dobra, ja tu wezmę apteczkę. Jak nic mnie tu dojadą od tyłu. No strzelaj stąd trochę, może nie zeskakuj tam. No. A to, zapuść. Dobra, zginęła. Dobra, i ruszaj się cały czas, no skacz. Czekaj, jeszcze ten kundel tu został. No. Okay. Jeszcze ktoś? Też się chciał dołączyć do tej orgii, ale... O matko. No jak... Kurde, jak tam wejść? O, apteczka. Od drugiej strony chyba jakoś. Dobra, i tu jest cheat. Chcesz teraz go poznać? No, tam oczywiście. Wróć się, gdzie byłeś. Wróć się tam, gdzie byłeś. I tam jak się opuścisz rękami... Tutaj? To tam jest... Tak, tu jest... Tu są kolce, szkła. Mhm. I tam jest sekret. I możesz zrobić coś takiego po lewej. Weź... No, idź na lewo, na lewo, na lewo, na lewo, na lewo. Teraz do góry. Wejdź. I musisz się teraz cofnąć i nacisnąć kontrol. Tak, żeby ona się nie złapała tej krawędzi, tylko spadła tam niżej, tam gdzie naboje. Coś w tym stylu, no. I to jest cheat, jak tutaj zejść, bo ogólnie się nie da. Nie powinno się dać tu zejść, a to jest cheat. O matko. No nie zapisałeś! Zapomniałem. Oh my god. Spokojnie. Nie często zapisuj. To się wszystko wytnie. No to by się przydało wiedzieć. No ale dobra, nie musisz tam iść w sumie. Nie, no dobra, jak... zaraz, apteczka. No bo w sumie i tak będziesz musiał wczytać grę, bo tam... No więc save'a tutaj pokazuje... sobie już walnę jak coś, tak na wszelki wypadek. No, tylko sobie save'a też zrób, jak zabijesz. Chodź tu, dziadu. Mogłeś stąd skoczyć. No właśnie, chciałem i się nie zatrzymała. No won od tyłu, nie. Kurde, nie widzę twojego życia, to jest problem. No bo te FPS-y chyba zasłaniają, no nie. Uważaj, zginiesz zaraz. Kurde. Oh my god. A wcześniej poszło tak sprawnie. Cicho, wcale nie. Skocz tam na górę do niego, no. Już zginął. Chociaż oni i tak będą do ciebie wchodzić, tak mi się wydaje. Okej. Okay. No, uważaj lepiej. O matko, od tyłu, nope. I to jeszcze tak po ciemku, nie zgadzam się. A te kompletnie nie wejdą, to chociaż tyle. Ale mają fanty chociaż. No, chociaż tyle. Duża apteczka, o tak. Zapis. O kurde. A jeszcze, o kurde. No właśnie, nie pamiętam, czy tak myślałem, że tak za mało ich. Bo wiesz co, oni wychodzą chyba jak staniesz w określonym miejscu. Aha. Nie podszedłbyś wtedy tutaj, dlatego chyba oni nie wyskoczyli. Jeszcze ktoś? To zbieraj. Chyba nie. No właśnie widziałem, że była apteczka tam, ktoś zostawił. No i ten naboje. Dobra. A apteczki też nam zabiorą tak w ogóle? No pytałeś się, chyba nie. Tak? Nie pamiętam. Bronię chyba czekaj, tylko. Czekaj, zaraz, spróbuję to szczytować i zapiszę jak coś, żeby było. No znaczy, ale i tak będziesz musiał tu wrócić, nie? No, znaczy no jeżeli... Dobra, do trzech razy sztuka, jeżeli się nie uda, to wale. To... Musisz w dobrym momencie nacisnąć ten kontrol. Ach, Jezus, ten padzida. No dobra. Przecież... Nie, dobra, nie. Daruj to sobie. Bo to zaraz wszystko nada się. Ale dobra, no, przynajmniej widzom pokazałeś, widzowie mogą sobie dobra. To sprawdzić, tak? Jeżeli chcecie, to sprawdźcie, tam na 100% da się wskoczyć, tak? W ten sposób. Torgus wcale nie opowiada tu żadnych fejków. Tak jest. Tu na dole na pewno nic nie ma. Okej. Okay. To musi się otworzyć, co to wiem. Tak, musisz tam, gdzie się buja ta skrzynka dostać się. No na pewno mnie tu posunie zaraz. No złap się krawędzi, to cię nie posunie. Ale nie daj się posuwać. Ale ty tutaj, tak? No tak. O matko.
No źle chyba trochę. No troszkę mnie tam dosunęła, ale okej. No to nie jest proste. Znaczy, ja bym celował bardziej na lewo, ale... Biegnij, biegnij! Dobra, dobra, udało się. Zapal fary, bo tu ciemne. Czekaj, ja najpierw save'a. O, w końcu save'u pomyślałeś. No. Tylko, żebym się nie zabił. Nie, aha, to nie okay. Jest głęboko. To płytka dziurka. Okej. Okay. Uuu, kolejny spawn. Jeden spawn, drugi z dziną. Ale on nie wejdzie do tej dziury, nie? No nie, no gdzie? Za płytka. O nie, z pistolsem. Z pistolsem. Co? Nic. Boże. Chodź, od tyłu. A jednak nie chciał. Okej, okay, mamy flary i shotguna. A tamten? Do shotguna ten. Aha, on chyba nic nie ma. No dobra, to zeskakuj. Okay. Chodzimy do opery. No matko, weź mi nawet nie mów. Oj tam, nie będzie tak źle. Nie, wcale. Dobra, i teraz tak, dźwigienka. Ale która tutaj lewa? Musimy mieć ogólnie chip. Chyba, no chyba tak, lewa. Tak, tak. Że co musimy mieć? Chip. Okej. Okay. Nie wiem, co ty usłyszałeś. Dobra, no to lewą, no a prawą też? Nie przejdziemy, bo musimy tą kurtynę... A nie, prawą tam. Nie, bo musimy chyba najpierw ten chip, a później... Tak, tak. Bo ta dźwignia okay. Prawa tą kurtynę podnosi na scenie, do góry. Tu uważaj, kule będą lecieć. Że co będzie lecieć? Kule chyba. Aha, no tak. Dobra. Tylko nie pamiętam, jak one tu leciały za bardzo. Ja nic, nie czuję wibracji jeszcze. A może one spadną, jak... O kurde. Aha, no. Już lecą. O, jest ale takie 12 te kule. No troszkę. Nawet nie czułem wibracji, ale okej. Okay. Boże. Dobra, teraz na tą drabinę z powrotem. Aha, na te rury musi wejść. No, a tutaj? Ale co tu... jest? Aha, co? Wejście. Tu się no. Otworzy to przejście później. Jak będziesz wracał. Doskoczy mi? Doskoczy, tylko musisz podejść tam bliżej. Dobra. Czekaj, posuń się trochę w bok. Dobra. No i tam też będzie mnóstwo przeciwników. No matko, weź nawet nie mów. A, i będą spadające takie te... Worki, no tam. Wiem. O, właśnie te tutaj, które tak. Widzicie. A tego się chyba nie da zastrzelić, nie? Tak nie. Dobra, spróbuję co tam. Nie. Nie działa. Słabe. Takie mało realistyczne, ale okej. No właśnie chciałem to powiedzieć. Od tyłu bierz, cholera, od tyłu. Od tyłu, tak, dobrze. No trochę od tyłu bardziej, od tylca. Okej. Okay. Dobra, bierz apteczkę. Idź na drugą stronę tego pomieszczenia. Czekaj, jestem save'owalny, bo mam tyle życia, więc... A ja nie widzę tego życia. Znaczy ja bym też FPS-y zasłaniał, gdzieś do trójki mam. No to weź sobie apteczkę mimo wszystko. Oj, dobra, dobra, muszę jak przeżyję. To gdzie mam iść? Idź na drugą stronę tam, przed ale siebie. Tu było jakieś wejście jeszcze po prawej. No przejść. Tam właśnie mówię, o to mi chodziło. I tu wyskoczą na ciebie, wyciągnij pistolce. Pindolce. Ula, okay. No tak, przeżyję z takim życiem, zajebiście. No weź, nie hejtuj mnie. Pindolce nic nie dały. Ale nie, i tak nie idzie, tak źle myślałem, aha, apteczka. Że zginiesz już do tego momentu z 10 razy, ale nie było źle. Czekaj, od tyłu, a kundel zginął? Czy we mnie możesz mieć zawsze wsparcie. No oczywiście, dlatego cię zaprosiłem na odcinek. Weź tam zajrzyj do środka. No właśnie też jestem ciekawy. Hello. O kurde, boję się. Nie, no, aha, tu nic nie ma. 2 na 10. A nie, nie pamiętałem do tego wiesz. Dobra. Dobra, to teraz chodzimy na dół powoli. A tam coś jest. Tu później będzie. Aha, tam chyba nawet nic nie ma. Czy tam był gościu? Coś białego. Coś białego źle mi się kojarzy. Ja tak zawsze mówię, więc... O kurde. Dalej. Tam masz na balkoniku, no. Tylko, że on tylko... na nie sięga. Musisz z dołu go jakoś. Ma za krótkiego. O Boże, no to chyba dobrze, że larwa krótkiego. Co to tak, było? Tak średnio, że w ogóle ma jakiegoś, nie? Nie powinna mieć ani krótkiego, ani długiego. Aha, to jeszcze raz. Oh my god, proszę cię, zapisuj częściej. Nie zapominam, zagadujesz mnie, to twoja wina. No ale to było bardzo inteligentne zeskoczyć no, na sam dół. Ale zapominam, no co tu coś praca. A czemu nie ma pieska? No, o jest, kundel. Tak się stęskniłeś za pieskiem. No. Zeskocz nie, tam ja lubię kundle, gdzie ten no właśnie, no tak najlepiej. Nie, chodziło mi tam, gdzie ten gościu chodził. O tam, o tam. Tam, co ja zapisaj. No.
Bo on będzie problematyczny, będzie cię cisnął. Czekaj, schowaj pistolety! O mea. Boże! Ja za wcześnie cię pochwaliłem chyba. No, chyba tak. Gin! Nie! Chciałem wziąć już apteczkę. No. Apteczkę, no właśnie. Ale ja mam apteczkę, ja mam prawie full życia. Ale ty weź się przesuń na tych rękach, no, bardziej na prawo. Spadnij na ten no niższy balkon. Nie pomyślałem o tym. I z góry załatw ich. Nie chodźcie, zostawię. Dziady. O, ciśnij ich. Jeden kundeli, drugi. Widzisz, to trzeba, wiesz, troszkę tak taktycznie rozegrać. Mm-hmm. Trochę pomyślunku. A nie lecieć na pałę. A, ja tak lubię. Dobra, jeszcze jeden. Aha, jeszcze jeden? Ale tu nikogo nie ma. Nie, no właśnie, ale on jest tam wyżej. Dobra, walić go. Nie chcę apteczkę. Dobra, bierz. Tylko jak wejdziesz do tej wody, to on może ciebie... O kurde, on mnie ciśnie. No mówię. Trzeba było go z góry zabić. Tam po prawej pójść. Podejdź dobra. Trochę na prawo, może go nasięgnie. I skocz do góry. Do góry? A stąd no, tak nie sięg? Do góry po prostu. Nie. Dobra, nie, bo on mnie zaraz tu zdzieli. No, ale ty też byś go zdzielił. Dobra. Jezu, ja nie pamiętałem o tych kulach! Ja też. Ja pierdzielę, gdzie masz zapis? I też tak od tyłu, no tutaj. Ociśnij go teraz, no teraz mogłeś, jak się wystrzymał. Dobra. No teraz on się schował. A nie, jest tam. To, ale to mi nic nie da, on mnie dosięga. Ale skocz do góry. No ta, o, super, jest... czekaj, bo mam piksel życia. Ale to trzeba robić szybciej. Dobra, ja nie umiem. Dobra, co trzeba zrobić? No idź tam na scenę. Okej. Okay. Tylko uważaj na kulę. No nie ufam. Ogólnie musisz skoczyć... No dobra, to wypłyń. Wypłyń i w lewo. Szyb? No! No tu trochę ci zabierze życia, no bo tam też jest z pistoletem. Super. Patrz. Zejdź go od tyłu, żebyś nie zabierał życia. Masz mało już, uważaj. Okej, okay, to prawie mnie zdzieliło, ale okej. Okay. Chciałem to, weź apteczkę, proszę cię i zapisz. Chyba ja się stresuję, jak masz tak mało życia. Dobrze. Tylko żal mi tych apteczek, no. Ale zdobywasz co chwilę apteczki, to jest dużo przeciwników, więc tak naprawdę nic się nie marnuje. Jakąś zużywasz, ale zaraz dostajesz od nich. Okej, okay, jestem na scenie i co dalej? Odwróć się, w drugą stronę musisz iść. A ogólnie tu musimy się dostać, tak? Za tą scenografię. No, to jeszcze kojarzę, ale... Tu na prawo masz dźwignię. O tu. Jeże, mało widoczna. A pod nogami masz chip chyba. Musisz go zdobyć. Albo nie chip. Czekaj, weź to zajrzyj. Się otworzyło, ale to jest chyba woda. A zajrzyj na dół. O, jest chip. No, musieliśmy się tam dostać ogólnie. Ale to jeszcze długa droga przed nami. No, super. Tak, i teraz idziesz tam naprzeciwko. Czekaj. Aha, bo tu nie ma sprintu. No. Poczekaj, na górę chyba od razu. Ale tu ktoś wyskoczy. Z dwoma pominął, sorry, ale to nie jest aż tak pojemne. Co? Oh my god. O nie, idzie gość tam z pistoletem. Kurde. Wiem ci, że ich to jest tu dużo. To jest chyba najbardziej oblegany przez przeciwników poziom. W całym Tomb Raiderze. Dwójce. Chociaż słyszałem, że oni dali tyle przeciwników, bo ludzie narzekali, że w Tomb Raider 1 Lara za dużo zabija tych zwierząt. Tak, no nie słyszałem, że dlatego tyle tutaj jest ludzkich przeciwników. Aha, no o tym nie słyszałem akurat, aczkolwiek może coś w tym jest, no bo faktycznie trochę przesadzili z tymi przeciwnikami. Mm. A ty nie mogę tego kopnąć? Nie. Ja tam się pomyliła z inną częścią. Z szóstką. No. Coś chciałem powiedzieć, koszynę. Tylko tam zobacz, masz worek z piachem. Jak... Aha. Co ty robisz? No, a ja nie wiem, gdzie mam wskoczyć. No tam na tą dziurkę, tam masz taką wyrwę, po prawej. Widzisz? No to? Ale to chyba na... Aha. Ona doskoczy tam? Doskoczy, tylko bardziej na lewo. Nie tak tu. Nie? Na lewo? No bo masz piach, o tak, no, tak jak teraz. A, bo tam jest piach, no tak. Aha. Ale nie aż tak bardzo na lewo. Spanikowałem, no. Cieszę się, że save'a zrobiłem. No wiem. Jest progres. Jeszcze ciut. O tak, teraz, no, powinno się udać. Dobra. Brawo. Póki co do przejścia. No trochę przesadzili z tą liczbą przeciwników, bo w sumie no, trudność w dwójce polega właśnie na tym, że najwięcej tutaj zadają obrażeń przeciwnicy, a nie ma jakichś tutaj problematycznych zagadek czy skrót. No i właśnie powinno się zbierać sekrety, bo przez to ma się apteczki, amunicję i tak dalej, broń. To fakt. Za to w trójce największą trudność sprawiały pojazdy, przynajmniej dla mnie. Tak, ja nie umiałam nawet z tego schodzić. To miałem z tym największy problem z chodzeniem z tych pojazdów. Dobra, i teraz tam, no, tylko uważaj na te kolce. No, dobra. Szkła.
Dobra, szkła, kurde. I teraz na tamto, tak? Mhm. Boże, jak na jednym skoku chciał zrobić bez zatrzymania. Chciałem pokazać tu swój skill. No. Którego nie mam, ale dobra. Dobra, i teraz odwracasz się. No i tam przed ciebie. Co ja będę zrobić? Save'a. Kurde, czy my nie pominęliśmy sekretu, czy będzie chyba nie? No właśnie chciałem się zapytać, czy pamiętasz o tych sekretach? Nie, pierwszy będzie gdzieś przy wodzie, to chyba niedługo. O, szczurek. Boże, go nawet nie widziałem. Proszę, nie Hop. Zdzielisz mnie. Hop. No jak w dobrym momencie skoczysz, to nie. Hop. Nie! Dobra, dużo mi nie zadało. Najpierw save'a, zanim mnie coś tutaj kropnie. Dobra, i teraz możesz się popisać swoim skillem i skoczyć na główkę do wody. Bo tam jest taka dziurka teraz, tylko ona jest taka, wiesz, mała. Mm-hmm. Spójrz sobie na dół, a tam masz wodę, no i musisz tam skoczyć. Aha, no. Aha! No zginiesz chyba. A nie, nie zginę, ale nie, bo za dużo życia pewnie stracił. No trochę stracił. Dobra, ciągaj tą dźwignię. To zapisz przed tym skokiem. No, bez kitu. Ale na główkę to ja... Nie no, w sumie na główkę mogę spróbować. Co to? Raz się żyje. Uda się chyba. Wow! No, tylko to jest ciemno. Tylko ciemno jak w dupie, zapalmy to. I to będzie pierwszy sekret, tylko nie pamiętam gdzie... A tu nie jest ten chip? Nie, tu jeszcze chyba nie. Więc jak podobnie trochę to wygląda? Podobnie tak, idź na lewo. Na lewo, a na prawo co tam jest? Aha, tam już się w dół jest chyba. No tam było wyjście chyba. Na lewo. Tylko coś ja sobie nie ufam w pomieszczeniach, gdzie jest woda. Ale nie, tu nic nie ma w tej wodzie. Zanurkuj i pod wodą powinna być dziura jakaś do sekretu. Szukaj. Tam mnie nie wypływa. O, tu. I tu jest pierwszy sekret. Jej. Kamienny. No ale w dół. No ja mówię biały. No ja chyba szary mówiłem na serii. Nie, ja chyba mówię biały smok czy coś. Ale ogólnie on jest, to jest stone chyba dragon, więc tak? Kamienny. Dam tam do góry. Okej. No i tu masz dźwignię. O, i dźwignia. Nie pytam sobie. Ale to normalnie tu powinno się iść normalnie? Czy ty tylko po sekret? Tak, tu się powinno iść, tylko no łatwo pominąć tą dziurę, nie? No w sumie o nie. No bo jednak chyba trzeba tą dźwignię pociągnąć, tak mi się wydaje. No, też nie pamiętam dokładnie wszystkiego, ale wydaje mi się, że trzeba. No bo tam otworzyło w tym pomieszczeniu gdzieś, pytałem, czy tam czegoś nie ma. Ale to muszę teraz zejść tam w dół? Teraz na drugą stronę musisz iść, tam gdzie było to wyjście. Aha. W sensie ale tu w lewo to... coś jest tutaj, chyba nie, tutaj nic tu chyba nie. Nic. Ale i tu w lewo. O, tu w lewo, tak. I tu jest wyjście. Jakbyś tu najpierw poszedł, to byś odnął dźwignię i sekret. Aha. I tu będziesz miał... Ojejku, tu była jakaś część do windy, z tego co pamiętam. Co to jest? No to jest ta część do windy, nie wiem jak to się nazywa fachowo. Weź to, podnieś i zobacz w jakim kierunku. Jak się nazywa? Jezu, ja tego nie wypowiem. Box. No jakiś tam podnośnik, nie wiem. No jakaś linka taka, która, wiesz, pomaga. No, wygląda dziwnie, ale dobra. Aż to no daleko bym sam tak nie zaszedł, przyznaję się sam. Nie no, zaszedł, byś tylko byś tu godzinę spędził. No i jeszcze 3 razy bym oglądał te. No przynajmniej play z tego poziomu, no 50 cięć, bo byłbym na każdym kroku. Nie no, nie dosięga. Nazywał replay box, tak? Tak. Skrzynka przekaźnikowa. Aha, bo... Kurde. Aha, czyli tutaj to było to wyjście i teraz? Do tej windy. Czekaj, bo nie patrzę. No chyba cię gdzie. Życie, uważaj, bo... Nie no, spoko. Połowę masz. Nie no, patrzę. Jest tam jest jakaś dziurka. Czekaj. Tak, tam też będziemy szli. Ale na razie nie masz tego klucza. To teraz musisz do tej windy się dostać. Na górę, z powrotem. Ale czekaj, muszę sprawdzić, czy on czegoś nie ma. Ale i tak będziesz się tu wracał. Aha, to czekaj, to tutaj, tak? Nie, chyba do... Nie, tam gdzie byłeś. Tak mi się wydaje. Tam na górę, tak. O, tam się otworzyło. Jak ja teraz i jednak trzeba było ten dźwignię wyciągnąć. I tu. Dobra. Hit. Teraz tu wyżej, tak? Nie no, w to przejście wchodzisz, przecież to się otworzyło. W to? Przecież stąd wylazłem. Nie, a nie, poczekaj. No ja stąd wylazłem. Serio? Tak. A, bo to się... No tak, faktycznie, Boże Lama, ja. Tak, jesteś na samym górze, na samej górze przecież teraz. Aha. Ja pierdzielę, mój ogar. No i tutaj jest ta winda chyba. Nie, to jest zamknięta. Nie, na lewo tam. Jeszcze nie byliśmy przy windzie. Dopiero teraz będziesz szedł do niej.
Tu na lewo, okej. No i gdzieś tu, tylko tam ja też widzę, że ciemno. Żeby flarę wyciągnę, okej. O kurde. Kurde, nie zdążyłem escape'a wcisnąć. A gdzie zapisałeś? Właśnie nie wiem. Się boję. Bez jaj. Bez jaj. To tu będzie cięcie mega. To już zrobię cięcie, także wrócimy sobie po cięcie. Jak już zbiorę ten sekret, zbiorę to wszystko. Pa, pa.